chaud dans le calcio. Non. Rozpoczynaliśmy naszą przygodę na odźródę Łyny, to kontynuujemy dalej Łynę. W ośrodku Łańskim, od końca ośrodka Łańskiego zaczyna się rozlewisko Łyny, jezioro Ustrych. Jest to już rezerwat przyrody Las Warmiński. Dopłynęlibyśmy do elektrowni, no ale ponieważ za elektrownią ten Las Warmiński, rezerwat przyrody faktycznie występuje już, czyli czasami jak ktoś chce płynąć, to ja informuję, że nie będzie to spływ, tylko będzie spacer z kajakiem, ponieważ tam od 30 lat jest nieczyszczone zupełnie, czyli drzewo na drzewie leży i w zasadzie do kajaka nie ma sensu wsiadać, bo co 10-15 metrów trzeba wysiadać i przeciągać się pod drzewami, nad drzewami i tak dalej. No my walczyliśmy troszkę. My dzisiaj pojedziemy na koniec rezerwatu Las Warmiński do miejscowości Ruś. W Rusi zwodujemy się i jakby taką już prawie że środkową Łynę popłyniemy do Olsztyna, przez Olsztyn prawdopodobnie do elektrowni w Brunswaldzie i stamtąd zostaniecie Państwo przewiezieni na rzeczkę, jak ona się nazywa, dopływ Łyny, Wadąg. W każdym bądź razie Łyna już tutaj jest spokojna, szeroka, nie ma żadnych przeszkód. Natomiast nowe spojrzenie na Olsztyn od rzeki. Dopiero dwa lata temu powstał park centralny, przez który będziemy płynęli, gdzie dawniej były tylko dzikie chaszcze, a w zasadzie dzikie śmietnisko. Dzisiaj to już tam można i zatrzymać się, i wysiąść. Są miejsca, które można sobie oglądać. No dopłyniemy do zamku, no nie obejdzie się bez przenoski, ale tam są też łapacze na kajaki, bo tam nurt już jest, także po lewej stronie, jak będziemy dopływali do zamku, mijamy zamek i po lewej stronie przed mostem są łapacze na kajaczki, także wjeżdża się dziobem, zatrzymuje się i wysiada, przenosimy pod most i dalej kontynuacja spływu. W każdym razie płynąc dalej Łyną, przez dobre miasto, Lisbark Warmiński, Bartoszyce, możemy dopłynąć do granicy państwa, w zasadzie 2 km od granicy i można również tam przy pomocy miejscowych sił dopłynąć do przejścia granicznego. Nawet bywało tak, że spływy kajakowe były odprawiane i przepuszczane przez granicę, czyli zjeżdżamy do Rosji, tam 20-30 km wpadamy do Pregoły, Pregołą do Bałtyku i dalej świat przed nami otwarty. Łyna, jak już tutaj wcześniej kiedyś wspominałem, najdłuższa rzeka Warmii i Mazur, 11 rzeka Polski pod względem długości. No teraz nie będziemy się o filtrarach. Nie obijacie. Lepszy taki niż żaden. No Schumacher miał kaski, co? No.
most przed Olsztynem. Lubię pączkać na dzień. Albo jakiegoś kierowcę dopaść, żeby też chciał na lody do Olsztyna. Druga propozycja to jest tak, wywalić kajaki tutaj i objechać się wadą. Też ciekawe. Pod elektrownię i z powrotem tutaj bez transportu. Bez transportu. Chwilaczki był w łazience i wody po sobie nie spuścił. A tu byłeś. No, wodę się spuszcza po sobie, sika nawet. Nie mogę. Thank you.
Ahoj. Ahoj. Bo wodę z kieliszku. Parasol bo niby pada, ale słońce. Róże, róże, dole fiolki, kochaj mi się jak dwa anioły. Aniołki. Ładnie ci powiedziałem? Bardzo ładnie.